Na cześć. Witam. Dzisiaj porozmawiamy o naszym głównym nieprzyjacielu, czyli trwała uraza jest naszym głównym nieprzyjacielem. Doprowadza ona do upadku więcej ludzi niż jakakolwiek inna przyczyna. Wywodzą się z niej różne choroby naszego ducha, bo przecież byliśmy chorzy. Nie tylko psychicznie czy fizycznie, byliśmy również schorowani na duchu. Ja mam tutaj taki przykład, jak ktoś mnie denerwuje i mam do niego urazę, to jest tak, jakby nalał 2 kielichy wina i do jednego dodał trucizny, na przykład do tego, co trzymam te okulary, nie? I drugi, dla tej, drugi miałbym wypić sam, nie? A tą truciznę podać swojemu wrogowi. Ja wiem, jakby się pomyliło i wypiłem ten z tą trucizną, czyli wziąłem tą urazę, ten wypił normalny i się patrzę, mam tą urazę, wypiłem i się patrzę, kiedy ta trucizna zacznie działać u niego. To jest dla mnie taki znakomity przykład. Wciąż rozdrapując stare rany i krzywdy, hoduje w sobie urazę, a uraza zagradza dostęp światłu do mojej duszy. Bardzo poważna rzecz, uraza. I teraz, żeby nie mieć tych uraz, to ja mam nowego pracodawcę. I musiałem znaleźć nowego pracodawcę, będącego wszechmocną potęgą. Zaspokoił on wreszcie moje potrzeby pod warunkiem, że pozostaję w bliskiej z nim łączności i wypełniam właściwie moje obowiązki wobec niego, czyli wobec Boga, czyli zajmowanie się bliźnim. To jest bardzo trudne. Nie myślę, że to jest to łatwe. Mając taki punkt oparcia, coraz mniej uwagi poświęcałem sobie, swoim małym planom i projektom. Znacznie bardziej skupiałem się na swoim wkładzie dla ogólnego dobra. W miarę jak odczuwamy nową, napełniającą nas siłę, w miarę jak czerpiemy zadowolenie ze spokoju ducha i odkrywamy, że możemy stawić czoło życiu w świecie wypełnionym jego obecnością, nagle zauważamy, że pozbywamy się strachu. Strachu przed dniem dzisiejszym, jutrzejszym i wszystkimi następnymi, czyli przed śmiercią. Odrodziliśmy się na nowo i to jest ta wspaniała obietnica, nie? Ze strony 53 Big Booka. Jest to niesamowite, że znika lęk przed śmiercią, jeśli postępuje w zgodzie z prawem tego wszechświata, że wszyscy stanowimy jedność. Wszystkiego na świecie jest dość. Trzeba się dzielić. Trzeba żyć w bliskim kontakcie z drugim człowiekiem. Nie ma bardziej zabójczego bólu niż starać się być sobą. Chcę być sobą, ale co to jest być sobą? To oznacza, że jestem mną, moją własną osobą, a nie kimś dla innych. Kimś, kto cały czas uśmiecha się, bawi, przystosowuje, a jednocześnie wcale tego nie chce. Nie jestem sobą. Wtedy sobą. Swoim własnym ja. Wiem, że rozwój ma siłę źdźbła trawy, wyrastającego w szczelinie betonu. Wiem także, że przychodzi na własnych warunkach i we właściwym czasie. Być sobą to mówić, co myślę i podejmować decyzje bez lęku i porzucić zadowalanie innych tylko po to, by zyskać ich aprobatę. Jest to, słuchajcie, bardzo trudne. Nie radzę tego każdemu. Ale dzięki temu, mówiąc to, co myślicie, możecie zdobyć własny szacunek i tak naprawdę szacunek wśród ludzi, którzy to docenią. Ale jest to bardzo trudne. Ale to jest właśnie bycie sobą. Mówienie prawdy.
Cześć.